Plus za 1399 zł i odbierz 90 butelek Frugo. Co ta ryga babta chce? Co? Skąd ona się ona wzięła? Ale ta czarna, która mówi, jak mamy się zachować, jak mamy się zachować, mówi co sekunda przez R. Jakoś tak dziwnie gada. Nie ta ruda, ale tam ta czarna, dziennikarka. Od razu widać, że nie są to klimaty białostockie, bo tylko może krakowskie. Dlaczego? Dlatego, że tam Żydów nie ma w Białymstoku i tam nie ma R, a ona co sekunda to R i to R, to nawet nie o to chodzi, czy to ona Chinka, czy ona hinduska, tylko o to chodzi, że to R jej przeszkadza jako dziennikarce, a więc ona nie jest prawdopodobnie dziennikarką, bo tutaj Janek Witek to by od razu powiedział, że ona jest szpiegiem. No to dowiedziałaś się? Dowiedziałaś się? A słodka i grubiąca babka zadzwona jedynie 4,79. No co, ona jakieś dziwne ma zgłoski. Nie na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba z nimi. Ale to tabletki ma odrobne. I na odchudzanie. Tylko efekt uboczny. Boczny, bo znikają boczki. Suplement diety hepatylin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Wiesz, za co go cenię. Mogę na nim polegać. Sporo jeździliśmy też w trasy i teraz z każdym kilometrem mam coraz większą pewność. Widzę, że ci zaimponował. Zaimponował, jestem nim zachwycony. Stary, nie przesadzę. Nie znam gościa, ale mówię o moim Volkswagenie. Z każdym kilometrem docenisz go bardziej. A teraz dodatkowe wyposażenie i ochrona pogwarancyjna w cenie. Sprawdź szczegóły na Volkswagen.pl i zyskaj nawet do 11 tysięcy złotych. Volkswagen. Od czwartku do poniedziałku wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem. Taniej nawet o 500 złotych. Przed Państwem hity cenowe 100-krotki. Szynka wieprzowa bez kostki jedynie 10,88 za kilogram. Szynka 10,88. A teraz duże znicze. Czas palenia 45 godzin, tylko 7,50 za sztukę. Przy zakupie dwóch zniczy. 100-krotka. Zakupy jak spłatka. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Po co nam dyplomacja? Jak rozwiązywać konflikty? Z kim zawierać sojusze? Świat wokół nas wciąż się zmienia. Warto o tym rozmawiać, a najlepiej przy kawie dyplomatycznej. Ta w Polskim Radiu 24 jest aromatyczna i świeża. Kawa dyplomatyczna. Wtorek, 19.15. Zapraszam, Grzegorz Dziemilowicz. Autopromocja. Że Waldemar Pawlak i Donald Tusk byli... Dziwna ta dziennikarka, nie? Że... Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dwie jazydki uprowadzone przez tak zwane państwo islamskie zostały laureatkami tegorocznej nagrody imienia Sacharowa. W Brukseli drugi dzień spotkania ministrów obrony NATO. Wczoraj szefowie resortów potwierdzili ustalenia lipcowego szczytu w Warszawie dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki. Mamy tutaj pewne zobowiązania i mamy takie wsparcie o charakterze militarnym. Nie przestaje się trząść ziemia w środkowych Włoszech. Po dwóch silnych wstrząsach wczoraj wieczorem kolejne wystąpiły nad ranem. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Laureatkami tegorocznej nagrody imienia Sacharowa zostały dwie jazydki uprowadzone przez tak zwane państwo islamskie. Od 1988 roku Parlament Europejski przyznaje nagrodę za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Laureatki pochodzą z małej wioski w Iraku. Podobnie jak tysiące jazydek były uprowadzone i gwałcone przez bojowników państwa islamskiego. Teraz walczą o wsparcie dla kobiet i oraz o prawa jazydów. Co to ta baba szczyt w Brukseli, na którym miała zostać podpisana umowa o wojnie między Unią Europejską a Kanadą, nie rozpocznie się dziś, jak wcześniej planowano. Ani ja jej nie znam, ani tej rudej też jakieś wczoraj odwołała podróż do Brukseli zaplanowaną w porozumienia CETA. Co ją to chodzi? Blokuje belgijski region Walonia. Rząd federalny Belgii potrzebuje zgody wszystkich regionów i wspólnot językowych kraju, by podpisać porozumienie. Jak fiasko rozmów komentują polscy politycy? To pytanie do naszej reporterki Ewy Wasążnik, która jest w Sejmie.
Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki do takiego obrotu sprawy podchodzi z dużą rezerwą. Uważa, że przełożenie szczytu Unia-Kanada nie musi wcale oznaczać klęski umowy CETA. Wręcz przeciwnie. W jego opinii ta zwłoka pozwoli na dalsze negocjacje i ulepszenie zapisów dotyczących na przykład wymiaru sprawiedliwości. Ja powiem szczerze, to jest moje indywidualne zdanie. Nawet cieszę się z tego powodu, ponieważ mamy więcej czasu na to, aby zastanowić się nad prawdziwymi skutkami CETA, które ma swoje dobre strony, takie jak taka zliberalizowana wymiana gospodarcza, na czym nam zawsze zależało. Natomiast no, jest pewien kontrowersyjny punkt tej umowy, to jest ten Trybunał Arbitrażowy, który powoduje, że Polska w przypadku konfliktu o charakterze prawnym może mieć bardzo małe możliwości przedstawiania swoich racji. Dlatego to jest dla nas czas, żeby być może wypracować lepszą formułę Trybunału Arbitrażowego i wtedy już z pełnym przekonaniem będę mógł podnieść rękę za CETA. Umowę CETA w obecnym kształcie jest już w tej chwili gotowy poprzeć poseł Nowoczesnej Grzegorz Furgo. Mimo to także on twierdzi, że więcej czasu na przygotowanie umowy między Unią a Kanadą będzie korzystne dla obu stron tego układu. Polityk z formacji Ryszarda Petru chce ten czas wykorzystać głównie na edukację. Do zdecydowanie lepszej, powiedziałbym, kampanii informującej naród nasz polski, co to jest ta CETA. Polski rolnik raz, żeby sobie poradził, bo ma fantastyczny produkt, kompletnie czasami nieznany na świecie, a dwa, poza rolnictwem jest jeszcze mnóstwo firm polskich, które by na tym skorzystały. Małych, większych, średnich, dużych. Negocjacje w sprawie CETA zakończyły się we wrześniu 2014 roku. Umowa ma znieść niemal wszystkie cła i bariery pozataryfowe oraz zliberalizować handel usługami między Unią Europejską a Kanadą. Najwięcej obaw CETA wzbudza wśród polskich i europejskich rolników, którzy obawiają się do manipulacji. Ruda baba podobna do Makowski z Białego Stoku, do Ali Łapsyn czarna i Witek z Warszawy. Już Amerykę zrobili. Aha. W Brukseli w sprawie CETA komentowali goście Pulsu Gospodarki w Polskim Radiu 24. Dobra, druga Gronkiewicz, zobacz. Z Pulsu Biznesu, brak jest jakaś babka szpieg, trzeba ją sprawdzić, czy ona też, jak ta Gronkiewicz, coś tu nie kręci. Jakichś mitów i faktycznie próbuje się tą sprawę przedstawić jako taką czarno-białą. Zwolennicy mówią, że zobaczcie, tutaj nie ma żadnych zagrożeń. Przeciwnicy, wszelkie zło, jakie tylko może być związane z globalizacją. Radio Gronkiewicz, bardzo Langstrom Ekstra, proszę z nami być. Ja rozumiem, że najważniejsze jest nie tyle podpisywanie umów, ile jakość tej umowy i tego, co jest w środku, ale jeżeli popatrzymy sobie, że Kanada podpisuje takie umowy z Azją, z Chinami, a stary kontynent Europa zostaje w tyle, się tutaj coraz bardziej będziemy jako Europa pomijani w relacjach handlowych. Już jesteśmy coraz mniejszym graczem na arenie międzynarodowej. Zdaniem Marka Zubera, ekonomisty, o braku porozumienia między Unią a Kanadą zdecydowała źle prowadzona polityka informacyjna. Wszystkie te zastrzeżenia, które możemy mieć do tego typu umów, zawsze na koniec trzeba zadać pytanie, jeśli nie ta umowa, to co? To marginalizacja po prostu, niestety tak, to jest jednoznaczne. Natomiast ja mam wrażenie, że tak jak w Polsce, myśmy źle rozegrali kwestię informowania Polaków o tego typu umowie. Już, jeżeli już mówiło się o jakiejś umowie, to o umowie ze Stanami Zjednoczonymi, ale też bardzo mało. To ten sam błąd zrobiło większość krajów Unii choroba Europejskiej. Choroba nakręcenie, żaruda babka coś zakładała, że to jest tak fajna umowa i wszyscy już, tak, są zadowoleni z tego. Podchodzi pod emocje, tak samo jak kobieta, która nie może usunąć dziecka, że ona nie ma praw, bo chce dokonać aborcji, że nie ma praw. To jest takie łapanie ludzi na uczuciach, rzekomych uczuciach, których nie ma tak naprawdę. W Brukseli dziś drugi dzień spotkania ministrów obrony NATO. Mają oni rozmawiać o współpracy Unii Europejskiej z sojuszem. Wczoraj szefowie resortów potwierdzili ustalenia lipcowego szczytu w Warszawie dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki. Tę czarną babkę, proszę Państwa, to teraz mówi. Tę czarną dziennikarkę tutaj w mediach, na internecie już któryś raz widzę, już któryś raz ją obserwuję i po prostu, no jestem po prostu zdumiona, że jak ocenił to jest jakaś żydóweczka szpieg, tak jak Hanka Gronkiewicz, która nie jest dziennikarką specjalnie, tylko po to się gdzieś coś tam, oczywiście parę papierków zrobiła dziennikarskich, ale no wiecie Państwo, dziennikarką to trzeba się urodzić, tak jak i artystką trzeba się urodzić. A tutaj to co jeden to znawca, co jeden to koneser i oni po prostu kręcą, oszukują, kombinują, proszę Państwa, tak samo
tam jak do kina kultura, bo widziałam liczbę. Coś ty dostałaś od jakiejś babki zaproszenie, że z łaski weszłaś jak mysz trzęsąca się ze strachu. Tam połowa bezdomnych była w kinie kultura, które i tak nie jest kulturą od jakiegoś czasu. Kilka razy pierwszych, tak 7-8, no może i 12 razy, pierwszych razy w kinie kultura, to oni wszyscy organizatorzy byli bardzo mili, bardzo piękne imprezy i włącznie z dniem takim amerykańskim, i hamburgery, i hot dogi, fajnie, że ci, co tak biegają po tych wernisażach, to biegali też i po kinie kultura, czyli do kina kultura zabiegali. Ale jak oni zaczęli kręcić, ci organizatorzy już chcieli tutaj jakąś taką sektę zrobić, stworzyć dokładniejszą sektę, inwigilacja, sprawdzanie, gdzie co kto się urodził, jaką ma rodzinę i zaproszenie dokładnie, no to trudniej było wejść, kilka osób tutaj nie weszło aż. Ja teraz szłam z Kordegardy z galerii i do kina kultura nie chciałam wejść, ale patrzę, że wchodzą, ale że są zaproszenia, to taką babkę dorwałam i z tą babką, żeśmy normalnie weszły, dwie osoby na jedno zaproszenie, ale oni bardzo tutaj dokładnie sprawdzają, bo tak, nie każdy człowiek do kina kultura by się teraz odważył wejść, bo to trzeba się rozebrać w szatni, a potem jak nie masz zaproszenia, to się weźmiesz i zgłaźnisz. A facet jakiś Żyd to przy wejściu, to bardzo chętnie ciebie poprosi o to zaproszenie, bo tam stoi jedzenie, jakieś żeberka, mają żeberka, no Warszawa teraz stoi na żeberkach, żebrecznica wielka, tam stoją wina, no to pokusa dla Breżniewa, co przez szyby jak i Anita tam spod kościoła rzymsko-łacińskiego, spod kościoła rzymsko-katolickiego zagląda, no bo tutaj nie jest Białystok, tu nie jest Anglo-Ameryka, Białystok. Nie ma cerkwi, nie ma prawosławnych, no to więc te mohery, które wcale tak naprawdę w nic nie wierzą, no to zaglądają przez szybkę i patrzą, sprawdzają, oceniają, kompinują, jak to sytuacja nie zmienia się i pozostaje krytyczna dla tych, którzy znowu pozostali bez dachu nad głową. Sytuację podsumował minister spraw wewnętrznych Angelino Alfano, który powiedział, że nie ma ofiar śmiertelnych ani ciężko rannych. Panuje zgodna opinia, że nie byłoby tak, gdyby silne trzęsienie ziemi nie nawiedziło tych samych regionów w centrum kraju już w sierpniu tego roku. Wtedy zginęło blisko 300 osób. Na miejscu więc znajdowali się ludzie i sprzęt, który został w środę natychmiast uruchomiony, choć nie było takiej potrzeby. Zawaliły się bowiem ostatecznie budynki i budowle, które były już od 2 miesięcy puste i ogrodzone. W dramatycznym położeniu znaleźli się natomiast ludzie, którzy z obawy przed kolejnymi wstrząsami nie powrócili na noc do swoich domów. Wiele osób spało w samochodach bądź w zorganizowanych na nowo miasteczkach namiotowych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ambasador Polski w Niemczech odpowiada na fałszywe jego zdaniem określenia naszego kraju pojawiające się w niemieckich mediach. W rozmowie z dziennikiem Süddeutsche Zeitung ambasador Andrzej Przyłębski ustosunkował się do publikacji krytykujących działania koalicji rządzącej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Z Berlina Wojciech Szymański. W miniony weekend na łamach Süddeutsche Zeitung ukazał się wywiad z szefami niemieckiego i francuskiego Trybunału Konstytucyjnego. Andreas Voskuhle i Laurent Fabius krytykowali w nim działania rządu w Warszawie w sprawie polskiego Trybunału. Fabius mówił, że atakowana jest podstawa państwa prawa. Voskuhle oceniał, że polski rząd idzie złą drogą. Zapowiadając wywiad, redakcja gazety pisała, że będzie w nim mowa między innymi o autokratach w Europie. W rozmowie z Süddeutsche Zeitung ambasador Przyłębski zaznaczył, że Polska nie jest krajem autokratycznym. Jak stwierdził, w Polsce zagwarantowana jest wolność prasy, a w mediach można oglądać, jak obywatele korzystają ze swojego prawa do protestu przeciwko rządowi. Süddeutsche Zeitung przypomina też wcześniejszą wypowiedź polskiego ambasadora dla portalu W Polityce, w którym nazwał treść wywiadu nieodpowiedzialną i bezpodstawną krytyką Polski. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Będą dwie pozytywne dla Gazpromu decyzje Komisji Europejskiej. Od dłuższego czasu w Brukseli mówi się, że rosyjski koncern uniknie kar w postępowaniu antymonopolowym. Ponadto Komisja ma wydać korzystną dla Rosji decyzję w sprawie gazociągu Opal. Chodzi o lądową odnogę gazociągu północnego, poprowadzonego po dnie Bałtyku, omijającego Polskę, która protestowała przeciwko tej inwestycji. Beata Płomecka. Wiele wskazuje na to, że nie będzie grzywny dla Gazpromu ani werdyktu o nadużywaniu dominującej pozycji na rynku. Śledztwo w tej sprawie komisja prowadziła od 2012 roku. Później postawiła zarzuty dotyczące złamania unijnych zasad. Chodziło o nieuczciwe zawyżanie ceny za gaz dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej i utrudnianie przepływu surowca między nimi. Ale to postępowanie skończy się raczej ugodą. Korzystna dla Gazpromu ma być także jutrzejsza decyzja komisji dotycząca zwiększenia przepustowości gazociągu Opal. Obecnie wykorzystuje on tylko połowę. Ma dostać zgodę na 80%. Spekuluje się, że w zamian rosyjski monopolista może przedłużyć tranzyt gazu przez Ukrainę. Utrzymanie tranzytu po 2019 roku pozostaje strategicznym priorytetem Unii Europejskiej. Mówił wczoraj wiceprzewodniczący komisji Maroš Šefčovič, ale eksperci uważają, że zgoda na zwiększenie przepustowości gazociągu Opal to cios w tworzoną właśnie Unię Energetyczną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzja komisji w sprawie gazociągu Opal zapadnie też w momencie bardzo napiętych relacji Unii z Rosją i krytyki Brukseli pod adresem Moskwy za destabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy oraz bombardowanie syryjskiego Aleppo, co powoduje ofiary wśród ludności cywilnej. Rozpoczęło się wypełnianie wodą kanału, który połączy najstarszą dzielnicę Dubaju z Zatoką Perską. Będzie można nim przepłynąć przez samo centrum miasta w pobliżu najwyższego budynku świata. Otwarcie kanału nastąpić ma w przyszłym miesiącu, ale już teraz koryto powoli wypełnia się wodą. Projekt inżynieryjny o wartości 2 miliardów dolarów realizowany jest w Dubaju od 3 lat. By połączyć najstarszą dzielnicę miasta Deire z morzem, trzeba było wybudować ponad 3-kilometrowy kanał. Przebiega on między innymi pod 6-pasmową autostradą. Brzegi kanału połączą mosty dla pieszych. Wzdłuż koryta rzeki powstanie promenada i ścieżki rowerowe, a na 18 przystankach będzie można wsiadać do tramwajów wodnych. W projekcie wzięły udział ekipy inżynierów z całego świata. Budowa kanału jest największą tegoroczną inwestycją miejską w Dubaju. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Prognoza pogody. Dzisiaj na zachodzie i północy pochmurno i deszczowo. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura od 6 stopni na wschodzie do 11 na południowym zachodzie. Wiatr na południu słaby, zmienny, w centrum i na północy słaby i umiarkowany, na wybrzeżu silny, południowo-zachodni i zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Mamo, skąd oni się tutaj wzięli? Zaprosiła mi to wszyscy twoi znajomi z Facebooka. Synu, wszystko będzie dobrze, bawcie dobrze. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz na 18 urodziny w Mediamarkt. Za przenośny dysk twardy Toshiba Kanvio Basics o pojemności 1 terabajt zapłacisz jedynie 199 zł, oszczędzając 50 zł. Mediamarkt.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Rozdajemy frugo mocno owocowe. Kup odkurzacz Philips Power Pro Aqua 3 w jednym za 1599 zł i odbierz 105 butelek frugo. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. 15 minut po godzinie 12. Polskie Radio 24. Magazyn samorządowy. A w magazynie samorządowym nasz gość, pan Wojciech Stępniewski, Fundacja Aeris Futuro. Dzień dobry. Witam państwa, dzień dobry. No i teraz porozmawiamy sobie o czymś, co mnie w pierwszym momencie skojarzyło się z bieganiem i maratonem. Nie do końca chyba słusznie, choć to zaraz będziemy tak naprawdę rozwijać i wyjaśniać. Klimaton, czyli niezwykłe wydarzenie, 121 miast całego świata. W tym roku po raz pierwszy w tym gronie Kraków. Tak, to prawda. Rzeczywiście to skojarzenie jest nieprzypadkowe i bardzo trafne. Zresztą nazwa pochodzi rzeczywiście od maratonu. Mianowicie chodzi o to, żeby w ciągu 24 godzin wypracować w konkretnych miastach pewne rozwiązania, które pozwolą
troszeczkę powalczyć ze zmianami klimatycznymi. I rzeczywiście to wydarzenie odbywa się prawie na wszystkich kontynentach, w 121 miastach, głównie w miastach, bo chodzi tutaj o miasta, chodzi o działania lokalne, właśnie głównie w dużych aglomeracjach miejskich, tam gdzie można porozmawiać o transporcie zrównoważonym, tam gdzie można porozmawiać o zieleni, o odpadach, o sposobie kupowania w supermarketach, o żywności itd. itd. Także... Czyli szeroko rozumiana tematyka eko. Dość szeroko, ale jednak takim podstawowym filarem tych wszystkich działań są zmiany klimatyczne. I stąd nazwa klimaton, prawda? Czyli maraton jak gdyby klimatyczny, czyli 24 godziny, natomiast jeden cel. Rzeczywiście porozmawianie o tym, wypracowanie pewnych idei lokalnych w celu po prostu powstrzymywania właśnie tych zmian, które obecnie postępują i są zauważalne wszędzie. Wspomniałem o Krakowie, ponieważ Kraków w tym roku po raz pierwszy dołącza do tego grona, ale jakie miasta, polskie miasta oprócz Krakowa będą brać udział w tym maratonie? Tak, w tym roku rzeczywiście biorą udział trzy miasta. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie tych miast więcej. W tym roku biorą udział są to Kraków, Wrocław i Warszawa. Trzy miasta. W zeszłym roku było to jedno miasto, w tym roku trzy. Mamy nadzieję, że ta tendencja będzie wzrostowa. I rzeczywiście w Krakowie będziemy się, ponieważ ja się zajmuję akurat z ramienia Fundacji Eris Futuro organizacją razem z Urzędem Miasta w Krakowie, właśnie klimatonu w Krakowie, będą to działania głównie lokalne, czyli pewne działania lokalne, które są możliwe do zrealizowania, no bo oczywiście pomysły uczestnicy mogą mieć bardzo różne, prawda? Mogą mieć jakieś fantastyczne, zupełne, ale zupełnie nie chcemy unikać tematów, które mogą być zupełnie jak gdyby przyszłościowe, zupełnie wzięte, jakby się dzisiaj wydawało gdzieś tam z kosmosu, ponieważ technologia idzie naprzód i rzeczywiście to, co kiedyś wydawało się niemożliwe, dzisiaj już jest po prostu możliwe, chociażby aplikacje, które umożliwiają na przykład wspólne podróżowanie, czyli tak zwany carpooling. Jest szereg tego typu technologii, które umożliwiają rzeczywiście pozornie połączyć nie jak gdyby technologie, które kiedyś nie istniały, z tą walką ze zmianami klimatycznymi, które obecnie są szeroko obserwowane na całym świecie. No ale tu oczywiście pojawia się pytanie dla osób, które nie miały okazji się zetknąć z tego typu inicjatywami. Jak to ma wyglądać? Czy to będzie coś w rodzaju takiej 24-godzinnej burzy mózgów, że każdy może przyjść, każdy może posłuchać tego, co mają do powiedzenia inni, może się do tego jakoś odnieść, może po prostu posłuchać, wrócić do domu i sobie to na nowo przemyśleć, może złożyć własne propozycje? Jest jakiś plan, jakieś ramy? Jest konkretny program. Program jest oczywiście... Programy trzech tych wydarzeń w Polsce są oczywiście dostępne w internecie. Mamy pewne zakresy takich działań. Rzeczywiście głównym elementem klimatonów są, zwłaszcza tego w Krakowie, są warsztaty. Prawda? Czyli uczestnicy będą rzeczywiście wypracowywać pewne idee, które na koniec będą przedłożone Urzędowi Miasta, no konkretnie w Krakowie, do realizacji. Najlepszy projekt zostanie zrealizowany i to jest bardzo ważne, dlatego że nie są to jakieś tam gruszki na wierzbie, które są obiecywane, natomiast rzeczywiście mamy konkretną nagrodę. Najlepszy projekt wypracowany na tych warsztatach będzie realizowany. Czyli to nie może być czysta teoria. To musi być powiązane z rzeczywistością. Tak. I dlatego oprócz tych warsztatów, no bo oczywiście uczestnicy mogą rozmawiać o różnych rzeczach, natomiast mamy tam też mentorów, mamy wykład tematyczny, wykład pani klimatolog, profesor Bokry, który nam zakreśli pewne ramy działania. I mamy mentorów ze spółek miejskich, które działają w zakresie zieleni miejskiej, w zakresie wodociągów, w zakresie transportu. Te spółki, które przychodzą, dyrektorzy departamentu, którzy będą jak gdyby nam mogli nakreślić pewne ramy działań, co jest możliwe na obecnym etapie, na co można zdobyć pieniądze, tak, a co jest. Czy to będzie na tej zasadzie, że pan coś proponuje jako kierownik na przykład takiego miejskiego biura zieleni, mówię hola hola, pomysł jest świetny, ale bardzo przepraszam, to jeszcze nie ta rzeczywistość, tego się nie da zrealizować, cofnijmy się o pół kroku. Tak, ale to będzie można zaprezentować na przykład już za dwa lata, prawda? To są pewne kroki, które po prostu będą podejmowane stopniowo i to, co dzisiaj wydaje się jakąś tam mrzonką w przyszłości, być może za parę lat będzie już realne. Dobrze, to trzymając się Konora, te tematy, te punkty wyjścia, z których te debaty będą rozpoczęte, co to jest? To jest dostęp do zieleni miejskiej, to jest zrównoważony transport, to jest efektywność energetyczna, to są wreszcie budynki publiczne, które są energooszczędne. To jest bardzo ważny problem też w Krakowie. No i przede wszystkim sposób ogrzewania, który jak Państwo wszyscy wiecie, jest to rzeczywiście bardzo realny problem, problem smogu, ale to też się wiąże ze zmianami klimatycznymi, dlatego że spalanie węgla w małych jednostkach grzewczych w Krakowie, zwłaszcza, który jest usytuowany pewnie nieco, powoduje oczywiście
oczywiście smog, prawda? No, niektórzy obecnie twierdzą, że gdyby to był węgiel, to byłoby pół biedy. Ale to jest węgiel plus różne ciekawe dodatki, które zaczynają problemy. Z tego co wiem, jedno z miast polskich już obecnie planuje używanie na przykład dronów do wykrywania właśnie składu, jakby zniszczenia, co jest w tych spalinach, prawda, tych jednostek. Chodzi o to, że oprócz tego, że jest smog, to przy spalaniu węgla, czy innych paliw kopalnych, czy też rzeczywiście tych śmieci, którymi faktycznie ludzie czasami palą, oprócz smogu, oprócz spalin rzeczywiście powstaje też dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane. To jest jakby nierozerwalnie związane ze sobą. Spalając węgiel, my jednocześnie powodujemy i smog, czyli niską emisję, bo ta emisja utrzymuje się na poziomie takim, gdzie ludzie spacerują, gdzie ludzie oddychają. Plus do tego dochodzi transport, prawda, który w takim mieście jak Kraków rzeczywiście jest dość dotkliwy, dlatego że po prostu te spaliny zostają na miejscu, ale oprócz tego jest ewidowany dwutlenek węgla i to jest właśnie kwestia zmian klimatycznych. Z tym właśnie będziemy, o tym właśnie będziemy rozmawiać, z tym będziemy próbowali jakoś walczyć. Jeżeli chodzi o ratusz, jeżeli chodzi o władze miasta, jest na przykład jakaś pula pieniędzy, która może zostać przeznaczona na realizację tego zwycięskiego projektu. Tak, dokładnie tak. Dokładnie jest tak, że mamy pewną obietnicę z Urzędu Miasta, ze strony Wydziału Gospodarki Komunalnej, że faktycznie zwycięski projekt będzie realizowany. I to jest jak gdyby, my na obecną chwilę nie wiemy, jaki to będzie projekt, ponieważ nie jest, my mamy oczywiście program, mamy scenariusza, to nie jest reżyserowane, prawda? Grupy, które będą pracowały nad tym, same wybiorą tematy i same będą nad nimi pracować. I też będą pracować, tak jak mówię, przez 24 godziny, czyli to będzie pewnego rodzaju właśnie maraton klimatyczny. No to w takim razie kolejne bardzo ważne pytanie dotyczące tego, z kogo tego powinno się składać. Te grupy składają się, jest dość szeroka paleta osób, które tam przychodzą. Są to studenci, są to innowatorzy, są to pracownicy urzędów miejskich, są to organizacje pozarządowe. Ale czy te listy są w jakiś sposób ustalone, albo przynajmniej nie, macie jakieś zgłoszenia, macie chętnych, czy tak naprawdę może przyjść każdy i powiedzieć, chciałbym do was dołączyć? Nie, nie jest to wydarzenie bardzo masowe, prawda? Żeby rzeczywiście sprawnie pracować, żeby sprawnie te warsztaty zrealizować, są to kilkuosobowe, które będą pracowały nad wybranym tematem. W związku z tym my mamy rzeczywiście ograniczoną ilość osób, które powinni zewnątrz na stronę internetową właśnie klimatonu w Krakowie, bo jeszcze można z tego, co wiem, się tam zgłaszać. Jest to pomiędzy 30 a 40 osób tylko, prawda? Także nie jest to interesa masowa na 30-300 osób, bo wtedy nie moglibyśmy wypracować generalnie pewnych... Była też szansa na spory chaos tak naprawdę. Wtedy rzeczywiście spory chaos. Natomiast my mamy... Jest to rzeczywiście tak wymyślone i ten scenariusz jest powielony już od kilku lat przez taką grupę, która organizuje właśnie te klimatony, czyli przez taką grupę Climate Geek, która jak gdyby już na podstawie swoich doświadczeń wie, że większa grupa niż te 40 osób powodowałaby, że po prostu praca byłaby trochę chaotyczna. Natomiast tutaj planujemy pracować 5-6 tematów, w których później jury konkursowe, które będzie złożone z naukowców, z pracowników właśnie spółek miejskich, oceni te projekty i wybierze najlepszy projekt, który będzie później realizowany. To jest taka idea. No i tak pomieszali Jezusa, że Jezus jest wywrotowcem, że Jezus jest zły, co i dzisiaj pokutuje u Polaków, bo szukają jakiegoś jednego człowieka. No to mówią też kabaretowo, złośliwie, frajera w Warszawie, salcesony strzęsące się tłuste, a opasłe jelenia, salcesony chytre mazowieckie nad Wisłą, pomiędzy Białymstokiem tutaj w Warszawie, Poznaniem Gdańskim i Krakowem, Buwem. I Pragą Południe. Wszędzie szukają takiego człowieka, żeby go złapać i według nich na krzyż. No bo Jezus oczywiście, że zginął na palu. Ale szukają człowieka i czasem po galeriach, a to tu, a to w kinie kultura, a to tam oglądają się mohery, no bo tutaj innych nie ma, ani mormonów, ani prawosławnych, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. W Warszawie nie ma, tak samo jak w kulturze, w kinie kultura nie ma kultury. Tutaj o Piotrze mówimy, proszę Państwa, że Piotr był bardzo serdeczny, ale Piotr był dzikim człowiekiem, troszeczkę nerwowym. Spożywanie czerwonego mięsa na przykład ma bardzo duży ślad węglowy. On się zaparł Jezusa trzy razy. On chciał umyć, Panie, umyję Cię i nogi, i głowę, och, i wszystko. A tu nie o to chodziło. Więcej
żeby mózgiem myślą. Tak, to realizują takie rzeczy. Ja mogę tylko podać przykład, na przykład Gandawy, która zaproponowała, żeby czwartki wszystkie restauracje w tym mieście serwowały po prostu potrawy wegetariańskie. Myślę, że u nas, prawda, mógłby być to piątek, prawda? Czyli bardziej o rybie mówią tam u Izraelitów niż o mięsie. No wiecie państwo, jeżeli ofiary mięsne składano w ofierze Bogu, najpierw Jahwe, potem jak Żydzi odstąpili od Jahwe, bo to grzesznicy wielcy, no to innym bogom, Molochowi, nawet dzieci swoje składali Bogowi, Bogu. Restauracja. No, Bogu Molochowi. Bogu Molochowi. Piotr był bardzo gorliwy, proszę państwa. Był bardzo wielkim takim, można było powiedzieć, hipochondrykiem. No i to tyle. Niedawno ruszył w Krakowie taki system i też pewnie będzie rozwijał się bardzo, bardzo dynamicznie. Samochody miejskie, prawda? Nie na co, samochody proszę miejskie. Państwa, to można bez końca. No właśnie, historia jest w internecie opisana. Gdyby były punkty ładowania takich samochodów, no bo wiadomo, że one są ładowane wadą krótkiego zasięgu, takie samochody. Ale mieście można by je ładować indukcyjnie, prawda? Można by je ładować w stacjach zasilanych na przykład z paneli fotowoltaicznych. Z małych siłowni. Ale zaczynamy wkraczać. Mam takie wrażenie, bo oczywiście to trzeba by było bardzo dokładnie wyliczyć, ale jeżeli mówimy o tego typu rozwiązaniach, to wkraczamy już na te sferę dość poważnych pieniędzy i poważnych inwestycji. Tak, ale ja myślę, że są takie firmy, są takie spółki, które w ramach, są przedsiębiorcy, którzy w ramach czyli odpowiedzialności społecznej biznesu, zamiast na przykład finansować stadion, prawda, zamiast nazywać imieniem firmy na energetyczny stadion, być może taka spółka zainwestowałaby właśnie w takie rozwiązania. Samochody elektryczne, udzielenie takiego samochodu przez ludzi dojeżdżających z jednego miasta do jednego miasta do drugiego, no to są to myślę pomysły, które mają przyszłość, no bo to jest jak gdyby no na panie światło, to jest dość łatwe, a coś może też dużo łatwo się przecina wstęgę przy czymś takim. No łatwo się przecina wstęgę, tak, ale równie dobrze można przecinać wstęgi, dużo wstąg przy zakładowaniu samochodów elektrycznych. To jest z wielu przykładów, prawda? Myślę, że doczekamy się takich rozwiązań w polskich miastach w ciągu najbliższych kilku lat. Bardzo marzę o tym. I sąd, tak jak jeżdżę po Polsce i rzeczywiście widzę, jak się polskie miasta zmieniają, jak szybko powstają autostrady, prawda? Myślę, że przyszłość jest nawet bliżej niż nam się wydaje. Byłoby komuś przerywać te samochody elektryczne, które mają kosztować takim znakiem rozpoznawczym naszej zmiany, czy inaczej reformy innowacyjności, to tak, ale rzeczywiście na tym dowód, bo pomysł jest rzeczywiście bardzo dobry. Gdyby się stworzyli, dałoby się pogodzić, gdyby stworzyli rzeczywiście konkurencję dla Tesli, no to byłoby coś, co tak, wreszcie byśmy mieli taką polską Nokię, żebyśmy rzeczywiście zrobili polski samochód elektryczny, który byłby tani, tak jak tam polskie samochody są. Liczba ludności wzrosła z 6 do 60 tysięcy. Pojawiło się 1200 prostytutek, wydaje mi się, że jest to jeden z możliwych kierunku, już mówiliśmy dużo, Husa spalono. Spalono na to. Za czasów nocentek Kościół upłynął się z radości. Teraz nie umiał poradzić sobie z takim rachunkiem. Państwo jest niemal kilkukrotnie. Skoro powiadamy Kościół przewodzą skorumpowanym radykałom. Wielu radykałów chciałoby sobór wzniosły w Mazurach Bieskich. Wszyscy chcieli końca rozmowy. Zapraszam, ale trwała wojna. W końcu udało się osiągnąć pewien kompromis. Zorganizowano trzy papieże i wybrano jedynego prawdziwego. Minęła 12.30, Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Jest porozumienie w sprawie umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą i od tego zaczniemy. W serwisie powiemy też o wizycie prezydenta Senegalu w Polsce, a także o pracach renowacyjnych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Premier Belgii Charles Michel poinformował, że jest porozumienie przedstawicieli rządu z regionami w sprawie umowy handlowej Unii Europejskiej z Kanadą. Wspólna belgijska deklaracja została przesłana do zaakceptowania przez ambasadorów państw członkowskich. Podpisanie umowy blokował belgijski region Walonia, która zgłaszała zastrzeżenia m.in. do zapisanego w umowie systemu arbitrażu inwestycyjnego, który ma rozwiązywać spory na linii państwo-inwestor.
Prezydent Senegalu Macky Sall rozpoczął oficjalną wizytę w Polsce. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powitał go prezydent Andrzej Duda. W tej chwili głowy obu państw rozmawiają o współpracy gospodarczej, a także sytuacji międzynarodowej. Za około 10 minut powinna rozpocząć się wspólna konferencja prasowa. Wizyta wpisuje się w starania Polski o miejscowe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Radio Concita, bardzo dużo ciekawych jest programów w internecie. Trzeba słuchać, oglądać. Nie stałem członkiem Rady Bezpieczeństwa w listopadzie. Wspaniałe informacje, bardzo ciekawe, poruszające, zapierające dech. Rotacyjne, więc ważne jest także to, że mamy właśnie tuż przed objęciem tego przewodnictwa Rady Bezpieczeństwa wizytę prezydenta państwa Senegalu, który będzie tę funkcję sprawował. Obaj prezydenci otworzą też polsko-senegalskie forum gospodarcze. Minister Krzysztof Szczerski zaznacza, że potrzeba zmiany w postrzeganiu afrykańskich partnerów. Dużo polskich firm jest zainteresowane także prowadzeniem biznesu w Senegalu. Tam duża inwestycja już chemicznego, ale także liczymy na inwestycje i współpracę w zakresie rolnictwa, handlu, turystyki. Jest kilka obszarów, które są tutaj bardzo istotne, bo także ważne jest to, żeby zacząć postrzegać partnerów w Afryce nie tylko jako partnerów pomocy rozwojowej, jako partnerów współpracy rozwojowej, także po prostu jako partnerów współpracy gospodarczej. Prezydent Senegalu spotka się. Oni pokazują twarze takie podobne, które są, że ludzie z Anglo-Ameryki Białystok, a to Alicję Łatrzynę, a to jakąś Machowską taką, to tutaj do tej Delfiny Potocznej przyjeżdżała, jak ta jeszcze żyła. A potem jak już jest ta Anna Trochim, ta siwa baba, to Irenka Makowska z Politechniki Białostockiej. Galeria nie przyjeżdża. Ta galeria chyba nie istnieje w Białymstoku. Ja tam byłam tysiące razy, śpiewałam tam bardzo duże wernisaże. Zgodnie deklarują, że polskie pismo zostanie wysłane w terminie. Premier Beata Szydło mówi, nie będziemy wprowadzać do polskiego porządku prawnego żadnych zaleceń, które nie są zgodne z interesem polskiego państwa i obywateli. W lipcowych zaleceniach Komisja Europejska pisała m.in. o konieczności przestrzegania wyroków Trybunału z 3-9 grudnia 2015 roku. Dotyczyły one wyboru sędziów Sądu Konstytucyjnego. Bruksela chce też publikacji kolejnych i jak książęta z żebrania na tacę. Komisja może skierować do Rady Unii Europejskiej wniosek o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. W Warszawie grozi nawet nałożenie sankcji. Jednak to wymagałoby jednomyślności wszystkich państw Unii Europejskiej. Konserwatorzy zabytków wraz ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starymi Pochostkami kończą renowację 19-wiecznej kaplicy rodziny Epsteinów. Pieniądze na jej renowację zebrano w zeszłym roku od szefa Wąskowski. Wanda Siemnicka, konserwatorem metalu, jest odpowiedzialna za pracę przy elementach ocianki oraz ogrodzenia. Zostały przywiezione elementy żelitne ogrodzenia z pracowni, gdzie były wykonywane prace konserwatorskie, czyli oczyszczenie, zabezpieczenie oraz dorobienie brakujących elementów. Prace są intensywne, bo jak mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Pochostkami Marcin Świętowski, zbliża się termin odbioru zabytków. Konserwatorzy muszą to skończyć przed 9 listopada, bo 9 listopada wchodzi Komisja Konserwatorska i będzie odbierać te wszystkie prace. Potem ewentualnie jeszcze możliwe to jakieś poprawki, jeśli Komisja Konserwatorska zaleci. Romańska kaplica warszawskich bankierów i przemysłowców powstała w drugiej połowie XIX wieku. Tegoroczna cesta ma odbyć się w najbliższy weekend i we wtorek 1 listopada, a zebrane środki będą przeznaczone na remont alei katakumbowej. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami został założony w 1974 roku przez Jerzego Waldorfa. W społecznym zbiórce biorą udział artyści i ludzie kultury. Dzisiaj deszczowo, temperatura od 6 do 11 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany. W tym serwisie to już wszystko, a na kolejne informacje dnia zapraszam o godzinie 13. Słowa, wszystko. Przy mikrofonie Adrian Bąk, to jest magazyn Międzynarodowy Świat Południe. Mieliśmy zacząć od ogłoszenia wiadomości o ogłoszeniu laureata, właściwie laureatek nagrody Andrija Sacharowa. Zaczynamy.
Mamy jednak od tej informacji sprzed chwili o porozumieniu w sprawie umowy z Kanadą, tak, czyli tak zwana CETA. Jest takie porozumienie w Belgii, tak informuje nasza korespondentka Beata Pomeska, potwierdził to oficjalnie premier Belgii Charles Michel. W studiu przytoczył polski portal euractiv.pl. No, ostatnio mogłoby się wydawać, że jeszcze daleka droga do tego porozumienia. Tutaj wiadomo, że głównie przeciwko był region belgijski Walonii. W ostatnim razie mogło się stać, że Walonia się zgodziła na tę umowę w tak dość krótkim czasie. Zaznając, to system polityczny w Belgii jest bardzo złożony, bardzo podzielony. Walonia i Flandria, także mniejszy region niemiecki, mają bardzo wiele wkład w możliwość blokowania decyzji federalnych, nadrzędnych. Zresztą sama Flandria też wyrażała obawy, co to prawda. Tak jest, tylko przypomnijmy, że Walonia i Flandria z uwagi na kwestie historyczne, ekonomiczne, ale także etniczne, też nie zawsze są w zgodzie. Każda z dwóch grup etnicznych, czyli francuskojęzyczni, walonowie i holenderscy, romanty oficjalnie, ale także holenderscy, flamandowie, mają własne partie polityczne, są skomplikowane zasady tego, jakich partii mają wchodzić do rządu, jak mają być reprezentowane na poszczególnych szczeblach, więc tam każda ważniejsza decyzja jest de facto przedmiotem większych lub mniejszych wewnętrznych negocjacji. I CETA była tu, oprócz oficjalnie zgłaszanych obaw, także jednym z elementów tej wewnętrznej polityki. Tutaj też chyba warto dodać, że co prawda mamy zgodę wszystkich regionów i społeczności językowych, no tutaj głównie Walonii, która protestowała, to na pewno to nie będzie tak, że teraz już nie będzie rozmów w sprawie CETA, bo tego jeszcze nie wiemy, to są dopiero informacje szczątkowe, ale prawdopodobnie tutaj doszło do zgody na poziomie tej tak zwanej deklaracji interpretacyjnej, bo Walonia doszła do wniosku, że skoro te przepisy w tak krótkim czasie będzie trudno zmienić, to może będzie można zmienić interpretację tych przepisów, więc co do samej interpretacji przepisów, te rozmowy być może jeszcze będą nadal trwać, prawda? Tak, tutaj już wcześniej już Bułgarzy i Rumunii pokazali, że CETA jest idealną okazją, żeby usiłować wynegocjować się do siebie. Bułgarom i Rumunom dzięki temu nadal się ułatwić sprawę wiz dla swoich obywateli do Kanady. A za ich przykładem poszli inne grupy, inne państwa, które też mają coś do ugrania tutaj. Tą sprawę będziemy oczywiście śledzić nadal na bieżąco. Zostajemy w Belgii. Po temu, od którego mieliśmy zacząć, Parlament Europejski ogłosił kilkadziesiąt minut temu, pół godziny temu, laureata. Jak powiedziałem, właściwie laureatki nagrody imienia Andrija Sacharowa. Ta nagroda przyznawana jest co roku osobom szczególnie zasłużonym w walce na rzecz praw człowieka i wolności. To fragment wystąpienia przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Konferenz der Präsidenten soeben den diesjährigen Sacharow-Preis an Nadia Murad und Lamia Aji Fakhar verliehen hat. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. No właśnie, Nadia Murad i Lamia Aji Fakhar, ofiary przemocy państwa islamskiego, dwie jazydki, które pochodzą z wioski Kałcz koło Sindaru w północnym Iraku. Ta wioska latem 2014 roku zaatakowało samozwańcze państwo islamskie wraz z wieloma jazydzkimi dziewczętami i kobietami zostały uprowadzone przez dżihadystów. Przez kilka miesięcy aż do ucieczki były wykorzystywane jako niewolnice seksualne, podobnie jak tysiące jazydek, które zostały uprowadzone i gwałcone. Obie kobiety walczą o wsparcie dla innych kobiet, które podzieliły ich los. Kto był pana faworytem do tej nagrody? Może pana faworyt wygrał? Tak naprawdę tutaj ciężko powiedzieć. Cała trójka finalistów ma swoje zasługi. Na pewno nawet jak się różnimy co do oceny działań, to każdym z nich można powiedzieć, że wykazuje się niezwykłą uwagą, odwagą walczą z przekonaniem. Mówimy o Erkanie Gündoğan z Turcji, który stara się walczyć o wolność słowa, który jest nazywany to dziennikarzem niepokornym w Turcji, który władza prezydencka, władza rządowa coraz ulega coraz większym zwiększaniu i ogranicza te braki wolności obywatelskie. Mówimy tu o Mustafie Dżemilowie, który praktycznie większość swojego życia spędził w walce o prawa obywatelskie, najpierw w Związku Radzieckim, a teraz już
70 naprawdę znowu musi walczyć o prawa swojej mniejszości i prowadzą w Rosji. Czy właśnie o laurkach, które przeszły naprawdę drogę przez piekło przez ostatnie dwa lata. Święta Maryjo, Matko Boża, że Warszawie jest została okaleczona w trakcie ucieczki, więc już na zawsze będzie nosiła nie tylko psychiczne, ale i fizyczne ślady. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Ludzie, o których zmagania w autobusie w dzisiejszym świecie, więc ktokolwiek by z nich nie wygrał, cieszyłbym się. A się cieszę, że wszyscy znali się w finale w okazji z tych spraw. Nadano trochę więcej rozgłosu do rozpoczęta dyskusji. No właśnie, bo tutaj głównie przede wszystkim chodzi o ten rozgłos. Zresztą obiem kobiety, te właśnie laureatki, także wnoszą, szczególnie pani Nadia Murat, o uznanie ludobójstwa. No to Biblia musiała być po łacinie, tak żeby nikt nie mógł pojąć, żeby nikt nie mógł zrozumieć. Rozumiecie państwo? I spalić na stosie, czyli brak mądrości, brak psychologii, zniszczyć, spalić, zabić, tortury, coś ohydnego, coś obrzydliwego, że nie było tego chrystusowego rozeznania. Przecież Jezus o miłości tyle uczył, tyle czasu poświęcił, zapisane w Ewangeliach, w całej Biblii, nawet o Jahwe, że Bóg miłosierdzny, niesrogi, nieskory do gniewu, nieskory, czyli ile mądrości, dydaktyki, ile dydaktyka, pouczanie, psychologii, ile mądrości Bożej. Nic to nie dało tym, którzy przeliczają, którzy są chciwi, którzy pazerni, wszystko na grosz. Ci faryzeusze też, każdą ofiarę na grosz. Wszystko tutaj też na grosz. Wszystko przeliczają, że aż Żydzi mają o czym mówić, mają o czym mówić. Ja myślę, że to dobre, jak za człowiekiem pluskwa chodzi. Też, żeby pilnować, żeby prysk, prask, wrzask i do zlewu, i do wody, i utopić, żeby pluskwy nie było, bo jak pluskwa narobi potomstwa, to nie wyjdziesz z tego. Trzeba z domu się wyprowadzić na 2 tygodnie, dom spryskać chemią, która przyjedzie w ogromnej ilości chemią. Także ci Żydzi chodzą za tymi moherami, jak pluskwa za człowiekiem. No w ogóle to wiecie państwo, zgrzytanie w Warszawie, kaszlenie, pochrąkiwanie. Dlaczego? No bo tutaj w Warszawie nie ma ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy w Warszawie nie ma. My jesteśmy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Czyli de facto czczą szatana. Dlatego traktuję gorzej jeszcze niż jakiejkolwiek religii, bo nie tylko nie są muzułmanami, ale czczą kobiet, które w islamie zostały za głównego przyczynu do ludzkości Bogu. To też oczywiście zwraca uwagę na problem w ogóle kobiet uchodźczej. I to nie tylko na Bliskim Wschodzie, bo także w Europie. My często staramy się tak trochę homogenizować to zjawisko uchodźstwa, ale przecież uchodźcami są też kobiety, są też dzieci, które często z mężczyznami muszą w fatalnych warunkach przebywać w obozach, w obszarze śmierci, prawda? Czy na poziomie Unii Europejskiej są takie przepisy, które zwracają uwagę na odmienność płci? Czy powinny być takie przepisy? Teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Pytanie oczywiście o możliwości, o warunki, jak wiemy, nawet przy obecnym kryzysie uchodźczym są problemy, żeby w ogóle umieścić tych uchodźców i odpowiednio przetworzyć, żeby zobaczyć, kto jest faktycznie uchodźcą, kto tylko udaje, kto faktycznie oprawia azylu, co dalej z nim zrobić. Chłopcy przysiążone jest do pierwszego żyją w Unii Europejską, blokadą budżet, jeżeli nie będzie dalszej solidarności ze strony ich państw, to po prostu nie radzą z tym uchodźcami u siebie.
uciekają, a zwłaszcza nieprzyjaciół i Kościoła Świętego. Badania swoje, praktyka własna. Przecież teraz w Stanie, jak Francja jest w trakcie zamykania tego, tej dżungli, tego obozu uchodźców Kale, odkryto tam kilkaset dzieci, które były bez nadzoru dorosłych i które teraz dopiero są oddzielone w specjalnym obozie. I być może to pytanie przyjmie. Tu jest kolejny problem tak zwanych dzieci bez opieki. Ponad 10 tysięcy takich osób jest w samej Europie. O to się też bardzo rzadko mówi, prawda? Dzieci bez opieki, samotne matki. Ludzie pochodzący z tak wielu państw z tak odmiennymi właśnie stosunkami do dzieci, do kobiet, do tego, co wolno, co nie wolno, to jest naprawdę, naprawdę ogromne wyzwanie. Potrzeba bardzo dużych zasobów, nie tylko zasobów finansowych, ale też osobowych. Ludzi, którzy będą rozumieli sytuację, tych ludzi będą potrafili z nimi rozmawiać w sposób, który prosi ich transfer czy to do systemu azylowego czy to do Unii Europejskiej. Chciałbym zapytać o innych nominowanych czy finalistów do tej nagrody. Mieliśmy także dziennikarza i byłego redaktora naczelnego dziennika Konferiety, pana Czana Bindera, Turka, który został aresztowany w listopadzie poprzedniego roku i który był przeciwnikiem, który jest przeciwnikiem prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Może to pytanie nie będzie do końca właściwe, ale jakkolwiek ono nie zabrzmiało, to nie jest trochę tak, że ta nagroda na przykład dla właśnie francuskiego dziennikarza byłaby w perspektywie tych obecnych wydarzeń umowy unijno-tureckiej troszkę taka bardziej kontrowersyjna. Także wyjmij na rękę. Zdecydowany jest laureat nie jest wyborem wszystkich europosłów, to jest decyzja podejmowana przez przewodniczącego parlamentu pana Schulza wraz z szefami wszystkich pozostałych grup parlamentarnych. Święta Maryjo Matko Boża. I warto w ogóle spojrzeć na to, kto nominował, bo tutaj widać elementy skupienia. Pan Dinder został nominowany przez, wydawało mi się, dziwne połączenie, bo nominowali zarówno skrajna lewica, jak i prawicowi populiści, do tego żyłami. Każdy z grup ma własne problemy z Turcją i umowy z Turcją, więc udało mi się tutaj połączyć w jeden cel. I te państwa są te grupy są najbardziej negatywnie nastawione do umowy z Turcją, do tego poparcie dla opozycjonisty. Teraz i w godzinę śmierci było, że dla nich pewien sygnał z panem Turcji nie tak ostrym, jak po zerwaniu umowy, ale że mimo tej umowy Unia Europejska nadal patrzy na to, co się dzieje w Turcji, na stan praw człowieka w obywatelskim kraju i wszędzie się domagać. Mareczkowi też załatwiłam, proszę państwa, telefon i on dostał ode mnie 290 zł i zamiast zapłacić do firmy Orange, bo co jest winna? Co jest winna? Nic nie winna, firma Orange. Nie zapłacił, tylko na pijaństwo 290 zł i potem on mówi, że coś dużo trzeba płacić, że coś i w końcu, że stanęło, że nie działa, ja dzwonię, a tam jest inwigilacja. Nie inwigilacja, tylko po prostu egzekucje, no już, ale nie komornicze, tylko ja mówię, no tak, bo dałam telefon i nie wolno być dobrym człowiekiem. I proszę bardzo, te numery po 25 zł, zapłaciłam 50 zł na nowy PIN, nowy PUK, te same numery, tylko człowiek traci. Potem jeszcze ona mówi, że mało tego, że jest 700 zł kary za przerwanie. A Marek, czy co? No to nie była przerwana umowa. Ja mówię, nie była przerwana umowa, ale karę trzeba będzie zapłacić i ty za karę nie chcesz i teraz tak, ponieważ to jest moja praczka, ten Mareczek, to dałam mu te 2 proszki i miał tam wyprać co nieco, ale to stoi 3 miesiące, ale że pijak śmierdzi alkoholem i broda mu rośnie, co Ewka Laskowska tu wyraźnie mówi. Proszę państwa, broda mu rośnie. No to on jako ta wieśka się nie sprawdza, jako ta wieśka z Karczewia, tutaj za Otwocka. Czy przed Otwockiem, czy za Otwockiem, bo raz tam byłam w tym Karczewiu, ale Grom go wie, gdzie ten Karczew jest tutaj. Jeździ przez Most Poniatowskiego cały czas na Karczew. Przecież nie na Białystok, tylko przez Pragę Południe jedzie do Karczewia w całkiem innym kierunku, w kierunku do Otwocka. No i proszę państwa, i ten Orange mi stanął, ale już odzyskałam 2 telefony. Musiałam zapłacić za jeden numer 25 i za drugi numer 25. Nowy PIN, nowy PUK i już
pięknie działa, mi pięknie funkcjonuje. Jak to jest dobrze wszystko pilnować, dobrze sprawdzić. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, ale przypomnijmy, że w tych grzesznych sprawach, które nie powinny się zmienić, Włosi są przekonani do sankcji wobec Rosji, ale są bardzo zainteresowani większą solidarnością w kwestii uchodźców, tudzież pozorniejszymi warunkami dla dyscypliny budżetowej dla siebie na przyszłość, bo już wiadomo, że na prawdopodobnie nie wydają się przyjąć zalecą komisji. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, dla Rady, dla państw popierających sankcje, także dla przewodniczącego Rady, dla Rady, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki. I pytanie, czy im się to uda. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Zapłać za wspólną modlitwę modliła się Katarzyna Zawoga-Gorbeńska z Panem Bogiem. I te cele Ojca Świętego pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od dłużaki i złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, słowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Przez stawienictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Mówiliśmy wcześniej, mogły się wydawać takim bezpiecznym rozwiązaniem, które jako że przeciwko państwu islamskiemu w Europie są wszyscy, to nie jest kwestia kontrowersyjna, ale wspomnieliśmy o kwestii rosyjskiej w Polsce, by nie budzić kontrowersji, by znaleźć rozwiązanie kompromisowe, to właśnie Panie Marafi Adżbaszar mogły być uznane za najlepszy, który nie uraził tego osobowi. Święty Józefie, to też chyba kolejne, to chyba to na pewno kolejne głosy i kolejna uwaga skierowana w stronę kobiet, bo niedawno przecież laureatką tej samej nagrody została Malala Yousafzai. Przeczysty stróżu dziewicy, żywiciel Syna Bożego, troskliwy obrońcu Chrystusa, głowo najświętszej rodziny. Józefie najsprawiedliwszym, Józefie najczystszym w swoim kraju. Józefie najrozsądniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy. To zwierciadło cierpliwości, powinien być pośrednik ubóstwa,
dla systemu edukacji, żeby być w stanie przyjmować decyzję samodzielnie. Myśli pan, że ta metoda przełoży się rzeczywiście na większą uwagę skierowaną w stronę języków mniejszości religijnych prześladowanych, chociażby na Bliskim Wschodzie? Tak, tylko że oczywiście, tak jak w przypadku jej propagowanych przez morale, dało się wprowadzić pewne zmiany, jako że jej kraj jednak był bardziej stabilny, to prześladowanie przez państwa i sankcje wymaga działań na Bliskim Wschodzie, które są dużo trudniejsze, które tam się toczyły. Warto też powiedzieć, że Nadia Murat, która została dzisiejszą laureatką Nagrody Sacharowa, zdobyła także Nagrodę Imienia Wacława Havla przyznaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. I to wszystko na dzisiejszym Świecie Południa. Adrian Bąk, do usłyszenia. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na obietnicę najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Sprawa wyśmy oddając Mu na siebie cześć jako obudowy. Zasłużaj na Jego ochotowictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, nie miał Ojca, Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże, mógł zapłać Państwu, mógł zapłać wszystkim drodzym, którzy dbali się ze mnie na modlitwie różnicowej. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Maxi zawierające aż 8 składników.